Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na konferencję prasową, podczas której poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciach ostatniego konkursu ofert w ramach programu Polski Ład, Polski Ład dla zabytków. To druga edycja tego programu ogłoszonego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Edycja, która przyniosła bardzo dobre rozstrzygnięcia. Chciałbym na tej konferencji powitać serdecznie pana senatora Jarosława Rusieckiego. Witam panią starostę Marzenę Dębniak, panią burmistrz Joannę Suskę, pana wójta Huberta Żądło, pana burmistrza Lecha Łodeja i pana Dominika Smoleńskiego, który reprezentuje Urząd Miasta i w tym Urzędzie Miasta odpowiada za sprawy inwestycji, pozyskiwania środków. Szanowni Państwo, nasze spotkanie służy także temu, żebym mógł w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego przekazać symboliczne promesy na te inwestycje. Promesy, które stanowią taki dowód, iż te środki trafią do Ostrowca Świętokrzyskiego, do powiatu, do gmin poszczególnych. Wszyscy wiemy, jak bardzo ważna jest troska o zabytki. Wszyscy wiemy, że zabytki to część naszego dziedzictwa narodowego i zawsze słyszymy o tym, że trzeba o te zabytki dbać, że trzeba je wspierać. Polski Ład Zabytki służy temu, aby wesprzeć samorządy w tym, aby mogły o te zabytki właściwie zadbać. Ta sytuacja, którą mamy ostatnio, jest niezwykle korzystna dla powiatu ostrowieckiego. Przypomnę, że w pierwszej edycji tego programu tu na terenie powiatu ostrowieckiego trafiły naprawdę duże środki, począwszy od Kunowa, który otrzymał 1 000 000 zł na prace renowacyjne w pięknym dworku Ośniałowskich, poprzez gminę Bałtów, która otrzymała środki na remont kościoła w Bałtowie i w Pętkowicach, gminę Ćmielów, która otrzymała środki na kościół w Rudzie, ale poprzednim razem. Poprzednim razem w Rudzie Kościelnej i starostwo powiatowe dzięki uzyskanym środkom wtedy mogło pracować, przekazać te środki na kościółki, właśnie na kościoły w Ostrowcu, na kolegiatę świętego Michała, na kościół hutniczy i gmina Waśniów także, proszę Państwa, to co podkreślił pan senator, otrzymała środki na prace konserwatorskie, remontowe w najważniejszych kościołach na terenie gminy. Czterech kościołach. Dzisiaj informujemy Państwa o tym, że do powiatu, do gmin tworzących powiat popłyną kolejne środki i będą to środki niemałe, środki, które pozwolą choćby na to, żeby tutaj w muzeum w Częstocicach przeprowadzić prace renowacyjne na terenie parku przy budynku pięknego Pałacu Wielopolskich. Za chwilę przekażemy symboliczne promesy, ale w tym momencie chciałbym, aby zabrał głos pan senator Jarosław Rusiecki. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo ważne są drogi i na te drogi rząd pod kierunkiem pana premiera Mateusza Morawieckiego do powiatów, do gmin, również naszego powiatu, naszych miast, naszych gmin, kieruje środki finansowe na modernizację systemu komunikacyjnego. Potrzebne są środki na szpital. Ostatnio mieliśmy bardzo ważne wydarzenie, gdzie 800 tysięcy z rezerwy budżetowej państwa zostały przekazane na zakup niezbędnego, bardzo ważnego urządzenia mammografu dla ostrowieckiego
wielospecjalistycznego szpitala powiatowego. Są kierowane środki na pomoc społeczną, na zabezpieczenie społeczne. Ale niezwykle istotnym i ważnym elementem krajobrazu, ale też i naszej przeszłości są zabytki. Stąd też w ramach rządowego programu Polski Ład narodził się program skierowany na ochronę, konserwację zabytków. W tej chwili została rozstrzygnięta przez pana premiera druga edycja, która obejmowała w skali kraju kwotę 1 820 000 000 zł. Pokaźna część tych środków trafiła do naszego województwa, bo to ponad 75 milionów złotych, które pozwolą pracować nad odnową, konserwacją, zadbaniem ponad 150 obiektów. I również te środki trafiły do naszego powiatu, do naszego miasta, miasteczek z terenu powiatu i gmin wiejskich, bo tam też jest piękno Polski, wspaniała architektura, czy to w kościele w Ćmielowie, czy w kościele świętego Władysława w Kunowie. Mnie też cieszą takie małe formy związane z konserwacją, na przykład w Waśniowie czy w Bałtowie, gdzie przydrożne figury czy krzyże będą cieszyły oko, będą zakonserwowane tak, aby pokazywać, jakie są źródła polskich wartości. Z tego się bardzo cieszę i będąc tutaj dziś, Pałaców Wielopolskich w Częstocicach, gdzie największa pula środków trafiła na modernizację, na konserwację tego pięknego parku okalającego Pałac Wielopolskich, bo to kwota ponad 3 400 000 zł. I to piękne miejsce zostało na równi potraktowane jak Zamek Królewski w Sandomierzu, który również podobną kwotę otrzymał. Największa w Europie warownia, pałac obronny w Krzysztoporze również podobną kwotę, czy prastara Wiślica. A więc nasz wspaniały obiekt ten w Częstocicach jest na równi traktowany jak najcenniejsze zabytki w naszym regionie, w naszym kraju. Niezwykle cieszę się, że do naszego powiatu z tej puli trafiło około 7 milionów złotych i czy to w tutaj organem prowadzącym, czy współprowadzącym jest pani starosta razem z ministrem kultury, te pokaźne środki trafią, ale i również do Ćmielowa, do Kunowa, do Ostrowca, do Miejskiego Centrum Kultury, czy w tej chwili określanego jako Ostrowiecki Browar Kultury pokaźna kwota 1 400 000 zł na zadbanie o piwnice, które można wykorzystać do ekspozycji. Dbamy o zabytki, jest to nasza historia, nasza kultura, nasza tradycja i warto to robić, aby kolejne pokolenia naszych rodaków szczyciły się z tego, że są takie piękne miejsca jak Pałac Wielopolskich w Częstocicach, jak Kościół Świętego Władysława w Kunowie, czy Kościół Matki Bożej w Ćmielowie. Gratuluję pani staroście, gratuluję samorządowcom, bo też warto tutaj dodać, te środki wymagają zaangażowania po stronie samorządów zaledwie 2%. Nigdy takiej ilości środków na konserwację zabytków nie było i jestem przekonany, że takie programy będą kontynuowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystąpimy w tej chwili do przekazania symbolicznych probes, a potem poproszę o zabranie głosu przez Państwa samorządowców. Zaczniemy od... Proszę Państwa,
Powiat ostrowiecki otrzyma dwa dofinansowania. Pierwsze służące pracom na terenie parku i drugie, które trafi do kościoła świętego Stanisława w Denkowie. Ja gratuluję pani staroście tego, że Pałac Wielopolskich dostanie tak wspaniałą oprawę. Przy pierwszym rozdaniu był taki pewnego rodzaju niedosyt. Deklarowałem wtedy, że te środki się na pewno znajdą w drugim rozdaniu. Cieszę się, że udało nam się to doprowadzić do końca. Także pani starosto, proszę bardzo, symboliczna promesa na park, ale także ogromna radość po raz kolejny w Denkowie. Tam mamy piękne, wspaniałe organy, które także będą mogły być poddane renowacji. Rozmawiałem z księdzem proboszczem, cieszy się, jest wzruszony, także gratuluję. Gratuluję. I modli się. A jednocześnie prawie 4 miliony poprzez budżet powiatu zostanie skierowane do konserwacji. Proszę państwa, Ostrowiec Świętokrzyski w pierwszej edycji środków nie dostał, dostaje środki w drugiej edycji i w imieniu pana premiera mam zaszczyt tą promesę przekazać. Te środki zostaną świetnie wydatkowane. Na co? Myślę, że powie pan naczelnik. Gratuluję. Gratuluję. Środki wykorzystamy na coś, co planujemy już od 2 lat. Mamy niezaadaptowane podpiwniczenie Ostrowieckiego Browaru Kultury. Chcemy tam przygotować pomieszczenia przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, naszych młodych mieszkańców, pod scenę teatralną, scenę taneczną, razem z zapleczem. Jesteśmy przygotowani, pełna dokumentacja razem z pozwoleniem na budowę jest już gotowa, tak więc zgodnie z promesą maksymalnie w terminie 6 do 12 miesięcy to postępowanie przetargowe na pewno ruszy i w przeciągu 1,5 roku wreszcie zakończymy kompletną przebudowę Ostrowieckiego Browaru Kultury. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję. Proszę państwa, gmina Bałtów, 2 dotacje, ta mniejsza. Dziękuję. Na Świętego Jana, na kapliczkę Świętego Jana, Nepomucena i ta większa na kolejny kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Gratuluję, życzę, żeby te pieniądze zostały dobrze wydatkowane. Serdecznie dziękuję, panie pośle, panie senatorze. Chciałem powiedzieć, że te 270 tysięcy to jest kolejna transza na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie. I to kościół, który swoim zasięgiem, parafia, która swoim zasięgiem obejmuje nie tylko gminę Bałtów, ale również i część gminy Bodzechów. Także te środki, które odrestaurują tą naszą najpiękniejszą taką perełkę w postaci świątyni, będą służyć nie tylko mieszkańcom gminy Bałtów, ale również gminy Bodzechów. Serdecznie za to dziękuję. I turystom. I turystom. Proszę państwa, gmina Ćmielów, 392 tysiące. Pani burmistrz deklaruje także wkład własny na tę pracę. Pani burmistrz, gratuluję. Cieszę się, że te środki trafiły. Panie pośle, panie senatorze, pani starosto, szanowni państwo, przede wszystkim ważny program po tym, jak tutaj parafia w Rudzie Kościelnej, mieszkańcy, bo to należy podkreślić, że to dziedzictwo, to przede wszystkim dziedzictwo mieszkańców, dlatego po tym, jak Ruda Kościelna otrzymała 500 tysięcy, w ślad za tym złożony wniosek na 392 tysiące przyznanych środków, przy niewielkim tym wkładzie własnym rzędu 2%. To rzeczywiście program szyty na miarę możliwości potrzeb zarówno mieszkańców, stąd tak jak pan poseł powiedział, jesteśmy po rozmowach, ten 8% wkład własny jako gmina również deklaruje, taką tutaj projekt przedstawię państwu radnym, co do możliwości przekazania środków i wobec tego cieszę się, że ten wniosek zyskał tutaj swoją przychylność i będziemy mogli również tutaj poprzez te dwie parafie, które leżą na terenie gminy Ćmielu,
celów mówić o takim zrównoważonym rozwoju, ale warunkiem tutaj koniecznym i też możliwym, przewidzianym w tym programie jest to taka elastyczność. Chcę powiedzieć, że gdyby wniosek opiewał czy też na inne zadania, jest możliwość zmiany tego zadania w tak zwanym międzyczasie do chwili ogłoszenia zapytania przetargowego. To rzeczywiście gwarantuje wydatkowanie skuteczne tych środków finansowych i jego rozliczenie. I za tą współpracę, panie pośle, panie senatorze, dziękuję w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, gmina Kunów, zabiegi pana burmistrza o to, żeby ta perełka, którą jest Kościół Świętego Władysława, odzyskiwała dawny blask, zakończyły się sukcesem. Cieszę się, że mogliśmy pana burmistrza wspierać w tym. W imieniu pana premiera przekazuję symboliczną promesę. To jest tylko karta, ale za tą kartą stoją naprawdę realne pieniądze. Szanowni państwo, pan poseł obiecał, że będzie jeszcze jedno wejście na antenę. Chciałbym powiedzieć więcej słów na temat zabytków w Kunowie, ale teraz dwa zdania na temat kościoła. Żeby otrzymywać dofinansowanie, trzeba być przygotowanym. Niestety długie lata Kościół nie miał uregulowanej własności. To się stało. Powstało stowarzyszenie, które o to dba. I w związku z powyższym te środki spłynęły. To jest pokaźna kwota, ale tam będą wydatki wielomilionowe, dziesiątki milionów będzie potrzebne na odrestaurowanie całego kościoła, dzwonnicy, tego terenu i tych wszystkich zabytkowych elementów, które są historyczne, aby nasz kunowski kościół pod wezwaniem świętego Władysława no, po prostu prezentował się godnie. Kiedyś bardzo źle zrobiono, ponieważ te freski, które historycznie bardzo się pięknie prezentowały wewnątrz kościoła, zostały zamalowane, w zasadzie według mojej oceny zniszczone. I czeka przed nami dużo pracy, aby przywrócić blask tego kościoła. Dziękuję właśnie stowarzyszeniu, które spowodowało, że ta własność została uregulowana. Nie tak dawno otrzymaliśmy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. To właśnie stowarzyszenie również dołożyło 20 tysięcy do projektu. Gmina również mocno finansuje zabytki na terenie gminy. Jeśli będzie można, panie pośle, później dwa zdania o dworku, o kapliczce świętej Katarzyny i o ruinach, to bardzo będę wdzięczny. Dobrze, to na koniec. A teraz, proszę państwa, oddaję głos pani staroście Marzenie Dębniak, która powinna mieć chyba powód do radości, do zadowolenia, bo jest największą beneficjentką tych środków. I pani starosto, proszę bardzo. Szanowni państwo, ja zawsze podkreślam, że my ubiegamy się o pomoc we wszystkich programach i tak jak pan poseł powiedział, po pierwszej edycji programu tego ONO Zabytki był pewien niedosyt. Chociaż osobiście ja się cieszę, że takie dofinansowanie otrzymał mały kościółek przy lądzie, bo to moja parafia. Ale przede wszystkim walczyliśmy o park w Częstocicach. Jak państwo wiecie, zakończyliśmy duży projekt krzemionki Muzeum wartości 16,5 miliona, gdzie powiat dołożył około 9 milionów do tych remontów i inwestycji, a więc był to olbrzymi wysiłek. Natomiast został park. Park, jak państwo widzicie z tego czeku, no jest bardzo kosztowny, bo on się zakończy gdzieś w granicach około 4 milionów złotych. Ale to już będzie ukoronowanie. To możemy w przyszłym roku powiedzieć, że zrewitalizowaliśmy w całości Częstocice, bo remonty i inwestycje na Krzemiankach już zakończyliśmy. To prawda, co powiedział pan poseł, że został pewien niedosyt właśnie przez park po pierwszej edycji i tutaj muszę podziękować panu posłowi Andrzejowi Kryjowi za starania. Serdecznie dziękuję i dziękuję panu senatorowi. Szanowni państwo, pan wójt Krzysztof Gajewski jest też beneficjentem tego programu. Mamy dla niego tą promesę, ale w tej chwili ma inne obowiązki, więc postaramy się mu to przekazać w innym czasie. Natomiast bardzo cieszył się, był bardzo wzruszony, że te krzyże, które rozsiane są
po gminie Waśniów zostaną poddane renowacji, bo one stanowią element krajobrazu kulturowego, dziedzictwa naszego narodowego i bardzo też mu zależało, żeby te krzyże zostały odnowione, co dzięki tym środkom stanie się możliwe. Ja w tym momencie chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie byłoby tych pieniędzy, gdyby nie program rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego i myślę, że wszyscy tutaj zdajemy sobie sprawę, że te programy dedykowane do samorządów stanowią naprawdę ogromne wsparcie. Często samorządy w swoich napiętych budżetach nie byłyby w stanie znaleźć takich środków tu dzięki pomysłowi, które także miało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Staje się to możliwe i ja jeszcze raz dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że wsłuchał się w te prośby, że właśnie tutaj park nasz przy Pałacu Wielopolskich znalazł się na tej liście. Pośle, pani starosto, samorządowcy oraz państwo z mediów, którzy rozpropagujecie tą dobrą wiadomość dla gminy Kunów i nie tylko. Chcę powiedzieć, że tak wcześniej, żeby otrzymywać dofinansowanie, trzeba być przygotowanym. My w gminie Kunów jesteśmy przygotowani. Mamy opracowany bardzo obszerny program ochrony zabytków. Dworek w Chocimowie został również wpisany do rejestru zabytków. Inaczej tego miliona byśmy nie otrzymali. Otrzymaliśmy również, w zasadzie wygraliśmy konkurs organizowany przez Most, The Most, gdzie jako jedyni w Kunowie z całego województwa świętokrzyskiego otrzymaliśmy milion, po prostu milion, który będzie również zagospodarowany w dworek. I tutaj też podziękowania dla pana posła Andrzeja Kreja za kolejny milion z Instytutu Wolności, który otrzymało stowarzyszenie na utworzenie Uniwersytetu Ludowego. W Kunowie mamy kilka takich miejsc, tak jak ten kościół, który zaczynamy już, tak mówiąc kolokwialnie, remonty na grubo, ponieważ od wielu, wielu lat te remonty tam są wymagane. Mamy piękne ruiny walcowni w Nietolisku, jesteśmy dokumentacyjnie przygotowani. Liczymy tutaj na współpracę wspólnie z miastem, gdzie też liczymy na 3,5 miliona. Dokumentacyjnie jesteśmy naprawdę w dobrym miejscu. Mamy też opracowaną dokumentację na odnowienie i renowację gruntowną z takim miejscem rekreacyjnym przy kaplicy świętej Katarzyny, wybudowanej 20 lat po bitwie pod Grunwaldem. No i to są te najważniejsze nasze miejsca, o które chcemy zadbać i to robimy. Dworek w Chocimowie był kiedyś przeznaczony na sprzedaż. Dobrze, że tak się nie stało. Teraz dysponując kwotą 2 milionów, które to kwoty tak się w zasadzie bardzo dobrze nałożyły w dobrym czasie, pozwolą na kompleksowe odrestaurowanie całego dworku i wewnątrz, i z zewnątrz, i również to otoczenie będzie odnowione. Dworek bardzo jest atrakcyjny, popularny, żyje, często jeszcze odwiedza ten dworek Ksawer Jasiński, żyjący, wspaniały człowiek. Także panie pośle, panie senatorze, za to wsparcie bardzo pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękuję państwu za przybycie na konferencję. Koleżankom i kolegom samorządowcom dziękuję też za obecność. No i zapraszamy do wspólnego zdjęcia.